Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przyszła chyba część na najbardziej nurtujące was wszystkich porównanie Samsunga Galaxy Note 8 kontra Samsunga Galaxy S8 Plus, a mianowicie kwestia ekranów. Jak te ekrany wyglądają? Czy coś się poprawiło w temacie ich kolorów, odwzorowania bieli? Jak to jest, który jest aktualnie według mnie lepszy, który gorszy? No cóż, spróbuję wam odpowiedzieć na to pytanie i w jakiś sposób to porównać. No to tak, może weźmy sobie troszeczkę inaczej, ustawmy kamerę, żebyśmy widzieli dokładnie oba modele telefonu. Z prawej strony mamy Note 8, z lewej strony Samsunga Galaxy S8 Plus. Dobra, no cóż, powiem wam tak, no z ekranami są inne. Troszeczkę inaczej odwzorowują barwy, troszeczkę inaczej działają. Według mnie, opinię podam wam na końcu, które wydaje mi się lepsze. A postarajmy się przejść jakby kwestie ustawień wszystkiego, jak to wszystko wygląda. Dobra, wejdźmy sobie do ustawień obydwu urządzeń. Ustawię je po prostu tak, bez jakichkolwiek ustawień pode mnie, po prostu wyświetlacze, żeby były po prostu w trybie adaptacyjnym. Oczywiście za chwilę wam pokażę kolejne tryby. Ustawmy wszystko na maksa, jak te oba telefony wyglądają. Przynajmniej moje obydwie sztuki. Widzicie, wszystko jest tak jak było. Cóż, jeszcze kwestia, oczywiście na Note'cie również jesteśmy w stanie używać takiego słynnego kodu jak gwiazdka #15987#, mówiący nam, w jaki sposób możemy sobie zmniejszyć lub zwiększyć zaczerwienienie ekranu. Obydwóch weźmy, ustawmy sobie wszystko na zero. No i okej. Popatrzmy sobie na moje obydwie sztuki, które posiadam, jak to wygląda. No cóż, patrząc w najbardziej takim klasycznym teście, jeżeli chodzi o biel ekranów, czyli wchodzimy gwiazdka #0, gwiazdka #, no to i tak samo, wejdźmy. Przejdźmy sobie do kwestii, gdzie tu mamy LED, czyli wyświetlacza. Jak to wygląda? Kamera będzie troszeczkę może zakłamywać, ale jesteście pewnie w stanie już coś zobaczyć. Mój S8 po wymianie ekranu był w miarę biały. Powiedzmy, mogłem go uznać za białego po małej ilości zmian i dostosowaniu go. Więc jak porównuję go aktualnie z moim Note'em 8, patrząc centralnie na wprost, jeżeli chodzi o kwestie bieli, możemy zauważyć, że no praktycznie biel Note'a wydaje się taka bardziej ciepła w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli taka, jaka być powinna. W przypadku S8 Plus no jest troszeczkę bardziej wchodząca, no niestety, w różowe odcienie, co też możecie sobie zauważyć w przypadku, gdy, jak widzicie, ładnie ruszam tymi ekranami. Po lewej stronie w Samsungu Galaxy S8 Plus no niestety widzicie, że ta biel przechodzi bardziej w róż niż jest biała. W Note też jesteśmy w stanie to zauważyć, ale o wiele w mniejszym stopniu. Więc jak widzicie, bynajmniej pod samym kątem patrzenia na matrycę, na kwestię tego, czy odzorowują to jakoś tam biel na różowo, jest bynajmniej lepsza trochę, no jakaś zmiana na pewno jest. Ta biel nadal nie jest idealna, gdyż przesuwając ekranem pod różnymi kątami, nawet teraz ja widzę to w kamerze i też na żywo może troszeczkę mniej to widać, widzicie, że ta biel nie jest do końca biała, czyli te ekrany w Note 8 przejęły to co już wam wcześniej mówiłem podczas mojego jakiegoś tam zerknięcia przedpremierowego na sztuki, które były na wystawach. Patrząc na sztukę, którą dostaję, produkcyjną, którą mam w domu, też niestety tego problemu idealnie nie rozwiązano. Mianowicie biel w Samsungu Galaxy Note 8 też nie jest idealnie taka, jak być powinna, tylko po prostu przechodzi też w róż, jeżeli patrzymy o nią pod kątami. Jeżeli patrzymy na ekran w miarę prosto, wszystko jest w miarę ok i powiem wam, że odwzorowanie tej bieli jest o wiele lepsze niż w przypadku Samsunga S8 Plus. Dobra, wyjdźmy sobie z tego testu. Ciach. Teraz tak, jak z kwestią regulacji, bo pokazałem wam w tym momencie telefony oba, które wyjmujecie z pudełka, no i widzicie, S8 Plus ewidentnie, nawet patrząc tutaj, wydaje się bardziej różowy niż Note'ik, więc przejdźmy sobie jeszcze raz do
menu konfiguracyjnego, jeżeli chodzi o kwestie zmiany intensywności tego efektu. Ja Note'a ustawiam sobie na minus 3. Moją S8 z plusem, no niestety muszę dać tutaj więcej, więc zasadniczo ustawiam tą biel w kwestii mniej więcej takiej, że na S8 plus na minus 6 i jeżeli chodzi o S8 Galaxy Note 8 na minus 3 i jakoś już to zaczyna wyglądać, bynajmniej dla mnie, może w kamerze to idealnie tego nie widzicie, ale te kolory zaczynają być już bliższe bieli. Widzę, że moja kamera bardzo ładnie zbiera róż, który się tutaj pojawia przy ruchach, ale no zaczyna ta biel jakoś wyglądać. Przejdźmy dalej. Jeżeli już sobie to dostawiliśmy, jeżeli wejdziemy sobie w tryby, oczywiście pokazuję Wam to teraz wszystko na maksymalnej jasności, więc też troszeczkę to inaczej wszystko wygląda, ale jeżeli sobie ją na przykład zejdziemy do połowy, gdzie praktycznie w większości przypadków, ustawmy, żeby były prawie tak samo, gdzie w większości przypadków się w taki sposób to używa, więc wchodząc do dialera, no nadal S8 Plus jest trochę bardziej wchodzi nam w róż, ale da się go w miarę ustawić, ale Note już zaczyna naprawdę wyglądać fajnie. Takie jest moje wrażenie. Biel jest taka ciepłą bielą, bliską 550 kelwinów, tak na moje oko. Może kiedyś sprawdzę to jakimś lepszym sprzętem. Mam kolorymetr w domu, ale akurat myślę, że na chwilę obecną będę go odpalał. Jeżeli będziecie bardzo dokładnie chcieli, żebym porównał, jak temperaturowo wygląda biel na jednym i na drugim urządzeniu, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli zbierze Was się trochę, to na pewno i będziecie chcieli to wiedzieć, to Wam to nagram. Więc teraz tak, przejdźmy do jeszcze kwestii takich, jak ja to sobie te oba wyświetlacze zawsze ustawiałem. Nocik, troszeczkę mu ścinam czerwień, niestety trzeba, żeby to w miarę wyglądało. W przypadku S8 z plusem zawsze go ustawiałem troszeczkę, no tutaj większe korekty robiłem, na zasadzie czegoś takiego. I w tym momencie praktycznie obie sztuki w miarę jakoś fajnie wyglądały, dało się ich używać. Ale nadal widzicie, że S8 Plus, mimo tego, że no, ekran mój jest taki, powiedzmy, w miarę, są może minimalnie bielsze, minimalnie gorsze, ale nie jest tak zwaną wersją dramatyczną, gdzie wchodzimy gdziekolwiek i jest różowo totalnie. Więc przejdźmy jeszcze sobie, zobaczmy, jak to wygląda w przypadku wszystkich innych trybów. Żeby nam to ładnie łapało, to są moje takie ustawienia na co dzień. W przypadku trybów AMOLEDowych, no wygląda to w miarę rozsądnie. Nie ma tak zwanego chamskiego różu. Widać, że Note'ik jest bardziej ciepłym telefonem. Tak jak mówię, ta matryca bardziej świeci ciepło, więc to akurat mi bardziej odpowiada, bo po ustawieniach takich, żeby w miarę to wszystko wyglądało w Samsungu S8 Plus, ta matryca bardziej świeci niebiesko-zielono, więc jest taką jakby bardziej zimniejszą wersją. W przypadku zdjęcia AMOLED też to wszystko w miarę rozsądnie wygląda, no i w trybie podstawowym cały czas Note jest cieplejszy. Zresztą popatrzcie sobie jeszcze, sorry za efekty, ale sąsiedzi coś się remontują i może być jakieś małe nieprzyjemności dla uszu, dla Was, ale sorry, nie jestem w stanie tego ostatnio powstrzymać się, remont trwa, więc chwilę coś tam może brzęczeć, ale przejdźmy jeszcze raz, patrzcie na te ekrany i odzorowanie kolorów. Powiem Wam, że mi prywatnie, szczerze mówiąc, bardziej odpowiada chwilowo Note. Jego biel jest bardziej bliska temu, co powinno być, czyli takiej ciepłej bieli. Jeszcze ewentualnie pokażę Wam, jak te wyświetlacze można sobie ewentualnie jeszcze korygować, jeżeli chodzi o tryb adaptacyjny. Możemy oczywiście zjeżdżać też z balansem. No i tutaj w tym momencie ten S8 Plus cały czas jest taki bardziej zimniejszy, jeżeli chodzi o najcieplejsze wartości, no to tutaj już widzimy, że oba robią się bardziej czerwone, ale nadal Note mi bardziej odpowiada, jeżeli chodzi o możliwości ustawienia i działania z nim i współgrania z tym ekranem i patrzenia na niego. Więc co mogę powiedzieć po tym porównaniu dwóch wyświetlaczy, urządzenia, które mam? No na pewno jest jakiś progres w tym temacie, a mianowicie wyświetlacze w Note'cie wydają się troszeczkę bardziej przyjazne dla oczu i lepiej wyglądające. Jesteśmy w stanie za ich pomocą lepiej po prostu odzorować sobie kolory, mieć o wiele mniejszy problem, wadę fabryczną, mianowicie te zaróżowienia i występowanie ich podczas przekręcania ekranu. W przypadku Note'a 8 występują w o wiele mniejszym stopniu niż w przypadku Samsunga S8 Plus.
nawet mojego po wymianie ekranu, gdzie w poprzedniej naprawdę był dramatyczny, ten już jest taki, że no powiedzmy jest akceptowalny, super biały to on nie jest, ale niestety problem jest taki, że te wyświetlacze w 100% no naprawdę nie są idealne i nie będą. Może w kolejnej generacji wyświetlaczy tych Infinity Display Samsung coś zmieni, ale na chwilę obecną, jak widzicie, jest delikatna poprawa. Wyświetlacze, w moim modelu Note'a, o wiele lepiej wygląda niż w przypadku mojego Samsunga S8 Plus. Da się oczywiście jeden, drugi ustawić pod siebie, żeby to fajnie wyglądało, ale jednak nadal w przypadku przenoszenia kątu, zmienia kątu, wyświetlenia, nadal zaróżowienia w Samsungu S8 Plus występują w większym stopniu, są widoczne. Kamera to może bardziej uwypukla niż jest to na żywo aktualnie, niż w Note 8. Więc jeżeli chodzi o kwestie problemów samsungowych, ping gate'a i tego, jak te wyświetlacze zrobione zostały, moja opinia jest taka. Nie naprawiono tego problemu, może w taki sposób, że po prostu te wyświetlacze już nie wyglądają tak, jakbym chciał, żeby wyglądały, ale jest znacząca poprawa, jeżeli chodzi o intensywność tego efektu i jego odbioru i problemu z nim związanego. W przypadku Note 8 mojej sztuki, jak i również niektóre, które widziałem w sklepach, wygląda to o wiele lepiej niż w przypadku Samsungów S8, S8 Plus. Jednakże też są sztuki, które no niestety mają taki problem, że świecą jeszcze gorzej niż mój Samsung S8 Plus. Więc jeżeli chcielibyście wybierać ekrany, to macie większe prawdopodobieństwo w Note, że obraz będzie lepszy niż i mniej różowy niż w przypadku Samsungu S8, S8 Plus. Jeszcze jedna mała kwestia, jeżeli pamiętacie, już trochę abstrahująca od ekranów, jeżeli pamiętacie mój ostatni film odnośnie problemów z krawędziami prześwietlania, zrobiłem małe oczywiście śledztwo, byłem w kilkunastu galeriach, w kilkunastu galeriach, przeglądałem naprawdę naście Note'ów 8 i problem tego, że świecą na granicy ekranu, a obudowy jest i występuje w większości urządzeń, czyli jest taki, powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, no nie jest jednoznaczny. W niektórych urządzeniach świeci jedna krawędź, w niektórych świecą obydwie, w niektórych świeci miejscami, w niektórych nie świeci w ogóle, więc no ewidentnie nie jest to problem po prostu montażu tych telefonów, więc niektóre nie mają tej wady, niektóre ją mają, więc no sugeruję uderzać do garda, uderzać do serwisów, uderzać z rękojmiami i domagać się tego, żeby wasze urządzenia no nie miały tej wady, no bo jest to ewidentna wada, źle złożone telefony i po prostu świecą pomiędzy ekranem a obudową. Cóż, tyle myślę, że z małą erratą odnośnie właśnie ekranów i porównania ich Samsung S8 Plus, Samsung Galaxy Note. Według mnie wygrywa tutaj Note z racji tego, no, że po prostu te wady, które są ewidentne, nadal występują, nadal występuje zaróżowienie, nadal jest problem z bielą, ale lepiej to się odwzorowuje na Note 8 niż na S8 i S8 Plus. Takie jest moje zdanie, więc po raz kolejny wygrywa Note 8 pod względem reprodukcji barw, tego jak wygląda wyświetlacz, jak wygląda w nim biel i prawdopodobieństwo zakupu gorszej sztuki. Przyznam wam się, że szczerze mówiąc, oglądając te naście sztuk, większość miała ten problem z przechylaniem, z lekkim różem przy przekręcaniu ekranu w mniejszym lub większym stopniu. Nie widziałem sztuki, która byłaby idealnie biała i nie posiadała tej wady przy przekręcaniu, więc no cóż, niestety taka jest konstrukcja tych wyświetlaczy, tak one działają. Jedne świecą lepiej, drugie świecą gorzej. Nie ma ideałów, bynajmniej nie udało mi się jeszcze znaleźć idealnego Note'a 8, który byłby idealnie biały. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam to pomoże przy wyborze, zastanawianiu się przy zmianie, czy też przy samym wyborze i zakupie tej sztuki. Oczywiście nadal trzeba sprawdzać, jak wygląda ekran przed zakupem, nawet też Note 8, bo też można się naciąć, bo widziałem sztuki, które no, świecą naprawdę, naprawdę tragicznie i są takie różowiutkie. Ale cóż, no nic na to nie poradzimy. Ktoś będzie musiał je kupić. Ten, kto nie widzi, może będzie zadowolony, może po jakimś czasie będzie miał problemy, więc unikajcie tej kwestii, więc na dzisiaj myślę, że tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej.